Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski, Witam Państwa. Rozpoczynamy polski punkt widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął pan doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog i wiceprezes prawicy Rzeczpospolitej. Witam. Szczęść Boże, Panie. Szczęść Boże, doktorze. Dobrze się stało, Panie Doktorze, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN z tym słynnym już artykułem 55a. Myślę, że tak, dlatego że ta decyzja, podpisanie nastąpiło szybko. Prezydent nie czekał na te przysługujące mu ewentualnie 21 dni i myślę, że to po prostu jest dobre rozwiązanie. No ale właśnie, jednocześnie prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę, czyli jednak jakieś wątpliwości prezydent miał. To znaczy, myślę, że tutaj rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tego kroku prezydenta skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, bo ja mówię, dobrze, że prezydent szybko podpisał ustawę, ona weszła w życie, natomiast czas pokaże, na ile ta decyzja prezydenta o skierowaniu Właśnie tych niektórych zapisów tego, tego artykułu 55, a y, będzie miało jakiekolwiek znaczenie, bo z jednej strony można powiedzieć, że y, być może to rozwieje, tak sądzę, jak myśli prezydent, że rozwieje jakieś wątpliwości dotyczące być może niezbyt precyzyjnych sformułowań natury prawnej, ale z drugiej strony jest też niebezpieczeństwo, że może, możemy mieć do czynienia z presją y, środowisk żydowskich w proces. Legislacyjny, i ta dyskusja, która godzi w dobre imię Polski, może niestety trwać. No, reakcje na decyzję prezydenta raczej są chłodne w świecie, między innymi sekretarz stanu Rex Tillerson, no skrytykował tę decyzję, mówi tak, właściwie pisze tak, zawiodła nas decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy o ipn która wprowadza kary za przypisywanie zbrodni nazistowskich narodowi polskiemu. No przede wszystkim to są zbrodnie niemieckie i to raczej sekretarz stanu powinien używać bardziej precyzyjnego języka. Nazizm jest pewnym eufemizmem. Co najmniej od 11 listopada, czyli od Marszu Niepodległości, różne środowiska i Unii Europejskiej także. Pozaeuropejskie próbują kreować właśnie obraz Polski i Polaków, jako kraju nazistów. Także to jest oczywiście złe sformułowanie, ale to absolutnie to nie jest prawdą. Te zapisy absolutnie nie godzą ani w badania naukowe, ani w działalność, powiedzmy, artystyczną w mhm. tym zakresie, chociaż to jest, być może są sformułowania dość, powiedziałbym, właśnie, może nawet niezbyt precyzyjne. Ja myślę w tym kontekście, na przykład, jak potraktować te książki. Przecież nie mające walorów naukowych, Jana Tomasza Grosa, na przykład sąsiedzi czy strach, które przecież no nie są książkami o charakterze naukowym, ale to właśnie te książki one kształtują narrację i właśnie historię. Tych, ty, ty, tych kwestii związanych z Holokaustem, z zagładą Żydów, właśnie. No, jeszcze, jeszcze sekretarz stanu Tillerson właśnie mówi, że te zapisy w tej ustawie mogą, pisze tak, naszym zdaniem mają szkodliwy wpływ na wolność słowa, no i też badania, badania naukowe. No, Amerykanie są przewrażliwieni, przewrażliwieni na punkcie właśnie wolności, wolności wypowiedzi i może to też stąd się bierze taka ostrożność. Ale rzeczywistość amerykańska jest nieco inna. To znaczy, tam działają zupełnie jakieś skrajne środowiska, nawet które negują powiedzmy, Holokaust i, i w jaki sposób ta wolność wypowiedzi w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych dla tych różnych skrajnych środowisk jest jak gdyby no, tolerowana. Także tutaj to, 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 że tak powiem, jest ta, taka wypowiedź jest niezbyt zrozumiała, nieprzekywająca. No właśnie, bo tutaj. Yy, yy... Pre, pre, sekretarz stanu, no właśnie, mówi, że te przepisy, to karanie, ten zapis dotyczący karania za przepisywanie zbrodni narodowi polskiemu, to jest to krytykowane. Polski MSZ, minister Szczerski, który odpowiada w Pałacu Prezydenckim za politykę zagraniczną, mówi, że rozmawiają z dyplomatami, z urzędnikami, z najwyższymi przedstawicielami Stanów Zjednoczonych na ten temat Izraela. Rozmawiają, a druga strona jakby nie docierało do nich to, co, co, co mówią nasi przedstawiciele, czy po prostu albo źle tłumaczą, a może rzeczywiście jakiś problem w tym jest. Jak pan to ocenia? Panie redaktorze, ja myślę, że niestety te słowa, które swego czasu w 1996 roku wypowiedział przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, właśnie na zjeździe. Przedstawicieli tego, tego środowiska, tych około 80 organizacji żydowskich z Europy i spoza Europy, to był właśnie Israel Zinger. Otóż on powiedział, że jeśli Polska nie spełni oczekiwań żydowskich w zakresie właśnie restytucji mienia żydowskiego, to po prostu będzie publicznie, że tak powiem, poniżana i będzie publicznie na arenie Międzynarodowej, właśnie w jakiś sposób podlega pewnej się w tej presji. Chwili dzieje, tak? To niestety się dzieje. No, mamy tutaj, w, niestety w ostatnim okresie, w ostatnich e, latach, mamy nasilenie tego, e, tego procesu, ale jak mówi jeden z historyków, zresztą żydowskich, też przecież potomek, e, czy syny e, tych ocalonych, ocalonych tak, z Holokaustu, e, że po prostu mamy co najmniej od połowy lat 80. do czynienia właśnie z przedsiębiorstwem pod nazwą. Holokaust, w którym to uczestniczą różne organizacje międzynarodowe organizacje żydowskie. Teraz jest pytanie Dlaczego właśnie teraz, dlaczego nastąpiła taka reakcja ze strony właśnie tych środowisk, no nie tylko izraelskich, ale również środowisk właśnie y, żydowskich, bo mamy do czynienia już nie amerykański, tylko tak? amerykańskich mhm. przede wszystkim, więc y, to jest jak gdyby można powiedzieć, jak nie wiadomo co chodzi, to można powiedzieć, że być może chodzi właśnie o, o pieniądze. A to ma związek z tą ustawą 447, która jest procedowana w kongresie amerykańskim? Y bardzo możliwe, tego nie można wykluczyć, dlatego że ta ustawa no, rzeczywiście ma, gdyby wprowadzenie, powiedziałbym, skuteczne wprowadzenie tej ustawy z punktu widzenia środowisk żydowskich, no, może nastąpić właśnie po uprzednim takim upokarzaniu, yy, właśnie niektórych państw, przede wszystkim Polski, dlatego że ta ustawa daje możliwości rządowi amerykańskiemu wywierania presji, do się właśnie zwrotu co ciekawe między innymi mienia tak zwanego właśnie bezspadkowego a w polskim prawie przecież takie pojęcie nie istnieje mienie bezspadkowe przechodzi na skarb państwa bo to trzeba pamiętać zawsze w tych dyskusjach że ci żydzi którzy zostali wymordowani przez Niemców byli obywatelami Polskiego. Oczywiście byli obywatelami drugie tak, rzeczy. To państwo polskie istniało, więc oni byli pod ochroną państwa polskiego. Natomiast w momencie, kiedy państwo polskie przestało istnieć wskutek inwazji sowieckiej i niemieckiej, wówczas ta ochrona i nie tylko Polaków, nie tylko Żydów, ale też i Polaków przestała istnieć. Oczywiście mówił o tym również Pan Prezydent Andrzej Duda, uzasadniając właśnie swoją decyzję o podpisaniu i skierowaniu części zapisów do Trybunału Konstytucyjnego. Państwo Polskie wówczas, jak instytucjonalnie nie istniało, owszem istniało Polskie Państwo Podziemne, ale to istniała administracja okupacyjna niemiecka i ona ponosi odpowiedzialność. Ale osoby, które łączą, dostrzegają ten związek między roszczeniami środowisk żydowskich, a tą ustawą w wielu miejscach, w niektórych o środowiskach określane są mianem, e, tego, tego typu łączenie określane jest jako antysemityzm. Między innymi e, tak wypowiada się Włodzimierz Cimoszewicz, były premier i były minister spraw zagranicznych Polski. No wypowiedź jest oczywiście skandaliczna Włodzimierza Cimoszewicza, no i niestety to no, pokazuje, że taka ustawa była potrzebna, Dlatego, że jest to wypowiedź absolutnie no, skandaliczna. To jest oskarżanie Polaków o właśnie współuczestnictwo w, tym, w tej zagładzie Żydów. I tak naprawdę te protesty środowisk żydowskich do tego zmierzają. To jest jak gdyby też istota, niezależnie że w tle, a być może nawet u podstaw tego wszystkiego leżą kwestie związane właśnie z tymi roszczeniami, to tak naprawdę chodzi o to, żeby Taki obraz wykreować, że to Polacy, państwo polskie wręcz, no ale nieistniejące, nie jak mówiliśmy wówczas, naród polski odpowiada właśnie za to współuczestnictwo. I, panie redaktorze, niestety przekroczone zostały już pewne granice. Ale to chciałem czas... przepraszam, że się raz się odwołuję do tego wywiadu, do tej rozmowy w Rzeczpospolitej, która została opublikowana w środę. Mianowicie. Były premier mówi tak, że to w ogóle jest jakiś wymysł, że na świecie Polacy są oskarżani o współudział, o Holokaust. W ogóle określenie polskie obozy koncentracyjne nie jest problemem ze względu na częstotliwość, że to jest bardzo rzadko się pojawia. W związku z tym, a jeśli ktoś używa tego typu określeń, to nie wynika ze złej woli, a z ignorancji. No, nie wiem. Ja to, to nie, nie, nie podejrzewam Włodzimierza Cimoszewicza o ignorancję, bo jest osobą doświadczoną politycznie i powiedziałbym inteligentną. Natomiast jest to po prostu świadome wprowadzanie w błąd. To jest jak gdyby wyraz pewnego cynizmu no i pewnej, na no nie chcę już rozwijać tematu, ale chyba mocno ugruntowanej w świadomości Włodzimierza Cimoszewicza również tradycji rodzinnej. To była tradycja komunistyczna i widać, że absolutnie chyba troszeczkę ta tradycja, która po prostu była no, mówiąc delikatnie w opozycji do polskości. to chyba niestety w mm -hmm. tym myśleniu Włodzimierza Cimoszewicza to pozostało. Natomiast te granice zostały przekroczone, jak mówię, dlatego, że o ile wcześniej, no jakieś tam, no, były szumowiny, można powiedzieć, prawda, gdzieś tam w, społecz w społeczeństwie, które zachowywały się w sposób absolutnie niegodny ludzi, oczywiście Polaków, ale to był zupełny margines. A w tej chwili yy, środowiska międzynarodowe mówią o tym, że. O, tak, o współudziale. Tak. Teraz jest kwestia stopnia udziału Polaków i co dzisiaj mówimy, że nie wiem, ile będzie. będą mówić, że 20%, później będzie pół na pół, pół, pół niektórzy no, nawet, Polacy pomagali, większość szacunki, może będzie bierna. W Izraelu pojawiły się takie szacunki w, w, w mediach, że nawet pół miliona Polaków. Wydawało Żydów. I właśnie, i panie redaktorze, to jest właśnie bardzo niebezpieczne, że ta dyskusja międzynarodowa nie tylko, że godzi w dobre imię Polski Polaków, fałszuje historię, to właśnie w konsekwencji ma do tego doprowadzić, do zupełnej zmiany tego obrazu, żeby pokazać, że może większość jednak Polaków, to znaczy, nie wiem, nazistów, a więc Niemców już nie ma, po prostu współuczestniczyła w tym właśnie, w tej zagładzie Żydów, właściwie obywateli II, II Rzeczpospolitej. tej dyskusji minęło już, dwa tygodnie minęło już, jak ta dyskusja się toczy właściwie. I jak pan uważa, czy rzeczywiście może być taki efekt tej burzy, która przeszła przez media światowe, i, i przez salony polityczne w wielu krajach, czy może być taki efekt, że do świadomości ogólnej, społecznej dotrze to, że polskie obozy nie istniały, to były niemieckie obozy, bo bardzo często w tym kontekście to się pojawia, ale z drugiej strony właśnie jest to wprowadzanie tej skali współodpowiedzialności, rzekomej współodpowiedzialności Polaków za Holokaust, ale czy to określenie polskie obozy zagłady, śmierci, Dotrze do, do, do świadomości, że to jest kłamstwo, że to jest fałsz. Panie doktorze, no, strona izraelska tego nie kwestionuje, to rzeczywiście. Natomiast w prasie amerykańskiej, ale nie tylko. Przede wszystkim niemieckie. Początkowo były, przecież pan Lapid mówił, że były obozy polskie. E, tak, też mówił właśnie. Też się wycofują z tego. A, tak, ja myślę, że to też była to wypowiedź świadoma i nie, 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 nie wiązałbym ją mimo wszystko z kampanią wyborczą, z wewnętrzną sytuacją Izraela, tylko to jest po prostu świadome działanie. Natomiast być może, być może ta kwestia zostanie w jakiś sposób zminimalizowana, nazywania właśnie, że były polskie obozy śmierci, czy polskie obozy zagłady, czy polskie obozy koncentracyjne. Ale przecież mówimy o rzeczach zupełnie oczywistych, natomiast wielkim niebezpieczeństwem jest to, że po prostu będzie kreowany obraz Polski jako współodpowiedzialnej Polaków za zagładę Żydów i nie sądzę, żeby ten, ta, ta sytuacja tak radykalnie się w ciągu najbliższego czasu zmieniła. A czy to nie jest też dobry moment do tego, aby rozpocząć dyskusję o odpowiedzialności za Holokaust wielu narodów, w Europie, w tym także Żydów, bo ta dyskusja o odpowiedzialności Judenratów żydowskiej policji, a także zwykłych agentów gestapo pochodzenia żydowskiego właściwie nie istnieje. Panie redaktorze, to rzeczywiście jest takie powiedzenie, kto się je wiatr, ten zbiera burzę. Tak naprawdę nie my byliśmy tutaj inspiratorami tej sytuacji, która, się, która w tej chwili się wytworzyła, i pewnie. To będzie jak gdyby no, pewna reakcja, zupełnie zrozumiała, dlatego że również dotycząca na przykład uczestnictwa um, środowisk żydowskich, osób pochodzenia żydowskiego na kierowniczych stanowiskach Urzędu Bezpieczeństwa na przykład. Um, I to też po, Żydzi nigdy się z tym nie, nie rozliczyli, także państwo Izrael. Um, także to, to, to jest, że tak powiem, pole do, do szerokiej dyskusji, ale tu nie chodzi o to, żeby się przerzucać wzajemnymi znaczy, ale prawda, le, le, argumentami. Jeśli zależy wszystkim dyskutantom na opisaniu rzeczywistości. To tę rzeczywistość trzeba w pełni odpisać. Jak prawda? rozumiem, ta komisja, która została, komisja mhm. została powołana e, tutaj Polska do tego dialogu, e, to po, powinna, powinna się kompleksowo zająć właśnie tą problematyką i tymi kwestiami. E, ja sądzę, że będzie, czeka nas nasilenie niestety tej agresji e, wymierzonej w, 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 w Polskę, dlatego że no chociażby wspomniany Jan Tomasz Gross mówi o tym, że jest to próba ze strony polskiej, te zapis, ta, ta nowelizacja ustawy o jak gdyby zmiany charakteru historii, co nie jest prawdą. Natomiast w tej chwili już mówi o tym i pewnie te niestety środowiska różne międzynarodowe tę narrację będą powtarzały, że w 1968 roku, a będziemy teraz mieli 50. rocznicę tak zwanego marca 68 roku, mieliśmy do czynienia z czystkami etnicznymi, jak mówi. To znaczy, że ludzie, którzy, Żydzi, obywatele II polacy, Polscy Żydzi, którzy przeżyli Holokaust i ich rodziny zostały zmuszone wręcz właśnie do opuszczenia Polski, że to była czystka etniczna I, i mówi Gross, że to, co w tej chwili się w Polsce dzieje, te rzekome nastroje antysemickie, to jest replika marca 1968 roku. A wiemy doskonale, jak ta rzeczywistość wyglądała Czym był marzec 1968 roku, gdzie dwie frakcje komunistyczne po prostu ze sobą walczyły? Panie doktorze, a w jaki sposób państwo polskie powinno się bronić przed zakłamywaniem historii II wojny światowej, zakłamywaniem historii Polski w tym okresie właśnie, zakłamywaniem historii narodu polskiego? No my jakoś chyba dotychczas nie bardzo... Potrafiliśmy poradzić sobie z tym zniekształcaniem obrazu Polski. Myślę, że jest to zadanie dla dyplomacji. Pewnie bardziej skutecznego działania. Także dla, dla tego zjawiska, co się nazywa dyplomacją publiczną, a zatem wsparcia dla Polonii, również różnych zorganizowanych działań, ym, no, na przykład Polskiej Fundacji Narodowej, która też powinna chyba, która ma dbać o wizerunek Polski, dobre imię. No, to która, jest bardzo dyskusyjne. Która, to która tak, to niestety sposób, te działania, niestety. natomiast powinna rzeczywiście tutaj podjąć ofensywę. No i to, to jest ofens po prostu potrzeba naprawdę ofensywy, bo na tym, powiedzmy, rynku wydawniczym, Stany Zjednoczone czy w w Europie Zachodniej te nasze polskie racje w ogóle nie występują. Nie ma książek polskich historyków, nie ma polskich opracowań. że w ogóle jest tyle źródeł em, do historii II wojny światowej, pokazujących cierpienie, martelologię polskiego narodu, które nie są tłumaczone w ogóle na językach. Przecież to powinno być co najmniej w dwóch językach. Tłumaczone. Archiwa państwowe nie mają pieniędzy, na uczelnie się borykają. Nie wiem, jaka tu jest to rola jeszcze Ministerstwa Kultury, czy nie powinno jakiś środków, IMSZ-u, środków przeznaczyć na, na, na ten cel. No bo wydanie bardzo dobre, świetny pomysł wydanie na Światowe Dni Młodzieży publikacji historii Polski w kilku językach. To jest, ale to jest za mało, tak naprawdę. Oczywiście, panie redaktorze, to jest absolutnie potrzebne. To jest po, po, pokazanie pozytywnych y, y, obrazów, takich jak na przykład, chociażby y, mówi się w tej chwili, że ma powstać film, naprawdę super produkcja o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim. To jest bardzo potrzebne, ale również jest potrzebne pieniądze i odwaga. Powiedziałbym, czyli taka zerwanie z poprawnością polityczną, żeby również poruszać te tematy, o których pan redaktor mówił, Bo, y, czyli kwestia na przykład właśnie zachowań y, y, Żydów. niektórych Powinny na przykład. być organizowane debaty, debaty z udziałem historyków żydowskich, francuskich, niemieckich amerykańskich, prawda? I, I w przekonaniu, Tak, tak że, nie ma, że nie ma po prostu tematów, których nie, które nie, które nie, tak, bo, których się, nie się boimy, bo, boimy bo, bo na przykład ktoś podejmie temat, nie wiem, marca 68 roku i jego kariera zawodowa, że tak powiem, historyczna staje pod wielkim znakiem zapytania. Ale jeśli e, będą tego typu wypowiedzi, jak właśnie Włodzimierza no to co prawda już nie, powiedzmy nieaktywnego nie polityka, ale na przykład takie działania... Ale to idzie w świat, pani. Doktorze tak, opinia byłego premiera o, o, o Polakach, byłego premiera Polski o Polakach, ona idzie w świat, więc to nie jest bez znaczenia taka wypowiedź. Natomiast Dlatego ją tutaj przytaczamy. Myślę, że trzeba też promować, czy też jakoś po prostu rzeczywiście poprzez te rozmowy z różnymi środowiskami, także środowiskami żydowskimi, żeby znaleźć, nie wiem, może i przyjaciół, albo ludzi, którzy po prostu potrafią również, z którymi można rozmawiać. No jeśli niestety tę narrację z naszej strony będą opisywali ciągle. Historycy Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie mamy tutaj przykłady, chociażby dyrektora Pawła Śpiewaka, który, którego wiele jest wypowiedzi po prostu antypolskich, nieprawdziwych, czy pani dr Alina Cała, no to, no to po prostu tutaj, jeśli tacy ludzie będą nadawali ten ton, to na pewno nie przyczynią się do uregulowania, polepszenia tych relacji polsko-żydowskich i przedstawienia prawdziwego obrazu. Polsk. W Polsce jest wielu historyków, więc myślę, że znajdą się środki na to, żeby też ci historycy mogli prowadzić swoje badania, bo nie zawsze tak było, że historycy, którzy zajmowali się tak zwanymi kontrowersyjnymi tematami, byli w jakiś sposób finansowani czy dostawali granty na, na te poszukiwania w archiwach, badania, tylko po prostu było to adresowane te duże pieniądze zupełnie w innym na inne pola i do innych historyków, którzy no, przyczynili się do tego, że taka a nie inna opinia jest o Polsce w tej chwili. Dokładnie tak, jestem przekonany, że nowe pokolenie, młode pokolenie historyków przy wsparciu państwa polskiego potrafi naprawdę dużo dobrego w tym zakresie zrobić. No I też zrobić. pytanie jest, czy po tej burzy, która zapewne za jakiś czas, może nawet całkiem nie, nie tak odległy ucichnie? Czy polskie instytucje państwowe będą mobilizowały siły do tego, aby jednak zmieniać ten kłamliwy wizerunek państwa polskiego w światowych mediach i wśród światowej opinii publicznej? Panie doktorze, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Naszym gościem w tym wydaniu, polskiego punktu widzenia, był dr Krzysztof Kawęcki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia, już jutro, godzina 21.40, początek naszego programu. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.